To, co widziałem, kiedy zamknięto mnie w getcie, tego nie sposób opisać. Mijałem leżące na chodniku ciała, pokryte wrzodami, spuchnięte. Wymordowano tysiące żydowskich dzieci. My mieliśmy szczęście. Każdy z nas to historia cudu. Tak naprawdę to nikt z nas nie miał prawa żyć. I tylko dlatego, że jesteśmy Żydami. To doświadczenie łączy nas wszystkich. I jeszcze łączy nas pragnienie, aby to się nie powtórzyło. Chodzi o to, kiedy zaczęliśmy, jakie są nasze cele, jak widzimy właściwie, może w ten sposób, jak widzimy film o tym naszej działalności. Tak. Ciekawie powinien być zrobione. Lata 80. to czas, kiedy wszystko się zmienia. Zmienia się Polska, zmienia się Europa. Następuje rozpad Związku Radzieckiego. Wielu z nas poczuło nadchodzącą wolność. I może właśnie dlatego nastąpiło odblokowanie pamięci. Wcześniej nie mówiło się o swoim pochodzeniu. To było coś, co trzymało się gdzieś na dnie pamięci. Uciekaliśmy od tego tematu, nawet w rozmowach z najbliższymi. Kiedy świat zaczął się zmieniać, poczułem, że mam coś do zrobienia. Wcześniej nigdy nie chciałem pracować społecznie, a wtedy tak. Chciałem pomóc tym, którzy przeżyli to samo, co ja. Wcześniej system by na to nie pozwolił, bo takie stowarzyszenie, które skupia ludzi szukających swoich rodzin, innych ludzi, którzy mogliby coś o nich wiedzieć i powiedzieć i musi szukać tego na całym świecie, no byłoby pewnie uznane za jakąś organizację szpiegowską i rozwiązane, a członkowie stowarzyszenia, kto wie, czy nie znaleźliby się gdzieś w jakichś więzieniach. Ja zaczynam pracować dla Fundacji Ladera w marcu 90 i już byłem na trasie. To znaczy, ja byłem tutaj jak i tydzień, miesiące. Plus w tym czasie ja byłem rabinem Queens. To było w roku 91, kiedy był inicjatywa przez Dzieci Holokaust w Stanach robi takie ten pierwszy wielki spotkanie światowe od Dzieci Holokaust. I wtedy były jakieś 2-3 osoby do rabina Haskell-Besser. I prosił na pomoc, czy my mogę znajdę takich ludzi w Polsce. Rabin Szuldrych zaczął werbować, szukać dzieci Holokaustu. Pierwsze zebranie takich odnalezionych zgub odbyło się w hotelu Marriott. Zorganizowała to Halina Grubowska, która pracowała w Rzychu i właśnie do niej się zwróci chyba rabin. I nie było stowarzyszenia, ale zaczęły się jakieś ruchy robić, takie koło siebie. I pierwsze kroki to były do Żydowskiego Instytutu Historycznego. Okazało się, że Fundacja Laudera jest skłonna finansować wyjazd 19 osób ocalonych z Holokaustu i 3
sprawiedliwych wśród narodów świata, by mogli uczestniczyć w pierwszym amerykańskim zjeździe organizacji, która skupiała osoby, które jako dzieci przeżyły Shoah. To był pierwszy wyjazd dla prawie wszyscy do Ameryki i do sam centrum Nowego Jorku. To był 91 rok. I robiliśmy taki jeden wycieczka, drugi wycieczka. I zaprosiłem całą grupę do mnie, do domu, tam w Far Rockaway, na szabat o południe. I wiele ich nie znają jeden drugiemu. To był pierwszy raz razem. I siedzimy w salonie i prosiłem, czy każdy człowiek będzie przedstawić imię, nazwisko, skąd on jest. Ja myślałem, 18 osób, 20 osób, to będzie trwało pół godziny. Już na drugi, trzeci człowiek to nie był tylko przedstawić, ale zaczyna całą historię. Cała historia, jak było na czas wojny. I zamiast 20-30 minut, to trwało godzinę. Kilka godzin. To trwało kilka godzin. I to był pierwszy raz przez wiele lat, kiedy na świecie Holokaust mieli okazję mówić o doświadczeniu w czasie wojny. Na tym zebraniu była taka nasza koleżanka i tam doszło do takiej rozmowy z człowiekiem, który znał jej rodzinę. Ona została wyrzucona z pociągu do Treblinki jako niemowlę i tam ktoś ją znalazł, beciku i tak dalej. I nagle ona się w tym Nowym Jorku dowiedziała, że ona miała braci. To ja miałam braci, pyta tego człowieka, który mówił do niej, że pani ojciec prowadził moje sprawy, czyli że był adwokatem. I pani bracia to i tamto, to ja miałam braci. I tak żeśmy się poznali, pojechaliśmy, a później to już było, no trzeba się stowarzyszyć, trzeba zrobić coś, no bo jest, okazuje się, jest nas trochę. Pamiętam, pierwsze było ogłoszenie chyba w Gazecie Wyborczej, że mamy zebranie i przyszło na pierwsze zebranie, przyszło 50 osób. Nazwę Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu w Polsce, nie chwaląc się, ja wymyśliłem. Biorę całą winę na siebie. Chciałem, żeby ta organizacja zrzeszała wszystkie osoby, które jako dzieci, ze względu na żydowskie pochodzenie, były przez III Rzeszę skazane na śmierć. Nieważne, czy były w getcie, obozie, czy ukrywały się po aryjskiej stronie. One wszystkie były skazane na śmierć, bo były to żydowskie dzieci. Wszyscy zgodzili się na to, żeby tak nazwać nasze stowarzyszenie. I wtedy ja zgodziłem się zostać przewodniczącym. Na początku nie było łatwo. Wiele osób uważało, że istnieje już wystarczająca liczba organizacji żydowskich, że po co tworzyć nową. Często też negowano naszą żydowską tożsamość. Taki brak akceptacji oznaczał wielkie trudności. Brak stałej siedziby, adresu, całkowity brak pieniędzy. Początkowo gościny udzielił nam Żydowski Instytut Historyczny, ŻIH. Potem Bieta Ficowska dzięki swoim solidarnościowym kontaktom załatwiła nam biurko w siedzibie Fundacji Pomoc Społeczna SOS, której szefem był Jacek Kuroń. Bardzo dużo pomógł nam też rabin Szudrych. To on w późniejszych latach udostępnił nam pokój w budynku synagogi w Warszawie. Na początku chodziło o to, żeby odreagować traumę. I po prostu myśmy bez przerwy opowiadali sobie o tym, co nas spotka. Dla mnie to było ważne, że jest jeszcze ktoś, że tyle ludzi, którzy mają podobne przeżycia i które to dla mnie było jakimś olśnieniem, że i miejsce, gdzie można było się zaprzyjaźnić, gdzie można było być, mówić o tym głośno. I mówiłam do kogoś, kto wiedział, o czym ja mówię, który rozumiał, co ja mówię. Kiedy stowarzyszenie powstawało,
Była to stosunkowo mała grupa ludzi zaprzyjaźnionych i było to pewne grono przyjaciół. Te pierwsze lata, tak wspominam, bardzo siermiężne, ale były bardzo piękne i bo coraz cieszyliśmy się, bo ktoś się znowu, mówiliśmy, że wyszedł z szafy. To było takie powiedzenie, takie popularne, śmieszne, że ktoś się zjawił, przyszedł, ujawnił się, czyli myśmy to w żargonie się mówiło, już wyszedł z szafy, czyli przestał się bać. No jest nas w tej chwili ponad 700 osób. Było ponad 800, jest w tej chwili ponad 700. Mamy oddziały w Krakowie, we Wrocławiu, w Łodzi i w Gdańsku. We wszystkich innych miastach to mamy łączników. Od początku było dla mnie bardzo ważne, żeby pomóc materialnie ludziom skupionym w naszej organizacji. Wielu z nas po prostu żyło w trudnych warunkach. Starałem się, ażeby każdemu z naszych członków przyznano status osoby represjonowanej. Ja sam, z racji pobytu w kilku obozach koncentracyjnych i w getcie, posiadałem już od kilkunastu lat taki status. Chciałem, by mieli go również inni. Trzeba było to walczyć przez kilka lat. Nie do końca wygraliśmy. Osoby, które były przechowywane po aryjskiej stronie, wciąż takiego statusu nie mają, więc walczymy dalej. Na jednym z pierwszych zjazdów, bo co roku organizujemy zjazdy członków naszej organizacji, ogłosiliśmy ankietę. Zadaliśmy tam między innymi pytanie, jaką wyznają religię, katolicką, mojżeszową, a może czują się ateistami? Okazało się, że 2/3 osób podało, że wyznaje religię katolicką. Można to łatwo wytłumaczyć. Bardzo wiele osób było przechowywanych w katolickich rodzinach albo w klasztorach. Wyrastali w świecie, gdzie, aby ich uratować, trzeba było wymazać ich żydowskie pochodzenie. Nie mogli się o tym dowiedzieć, albo musieli o nim zapomnieć. Teraz troszkę jest tak, że pójście do tej synagogi, gdzie to wszystko, co się tam dzieje, wydaje mi się egzotyczne, obce do bólu. Nie mogę się tego nauczyć, żebym nie wiem, jak chciała. No i nie może być inaczej, że jak wchodzę do kościoła, to jest mi wszystko bliskie, bo chodzę tam do kościoła, ale to ja, wychowana w polskiej, katolickiej rodzinie. Pierwsze moje wspomnienia sięgają momentów, jedne z pierwszych, kiedy mnie pacierza uczono. No to jak to ma wyglądać? No musi tak wyglądać. No staramy się przybliżyć tradycje żydowskie, żeby wiedzieć po prostu. Baruchat Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Amen. O, teraz będzie święt. Modlitwa nad chlebem. Bierzemy dwie chałki dlatego, bo jak Żydzi na pustyni mieli mannę, to mieli przekazane, że każdego dnia można zebrać tylko tyle manny, ile się zje w jeden dzień, ale w piątek mieli obowiązek zebrać dwie porcje, żeby było na szabat, ponieważ nie wolno w szabat pracować. I na tą pamiątkę bierzemy dwie chałki. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Dowiedziałam się o swoim pochodzeniu, mając 14 lat. To też takie właściwie zabawne było, bo tatuś mi powtarzał, że jak skończę 14 lat, to mi coś bardzo ważnego powie. No oczywiście, jako nastolatka byłam strasznie ciekawa. Co mi ojciec chce powiedzieć? 14 lat. Na pewno chce mi powiedzieć, skąd się biorą dzieci. No bo co może mi powiedzieć innego? A przecież ja już to wiem. Nie potrafię opisać. Bo tak, raptem okazuje się, że byli dziadkowie, były trzy siostry mojej mamy,
że mój ojciec wyprowadził najmłodszą siostrę z getta, która miała szansę też się uratować, ale ona po dwóch dniach wróciła do getta, bo uznała, że jej miejsce jest przy rodzicach, z rodzicami. I ja to wszystko tak dławiłam, właściwie zaczęłam się interesować i chodzić tropem. Jeszcze żyła moja mama, ale niewiele się dowiedziałam, dlatego że moja mamusia w ogóle nie mówiła. Znalazłam się w środowisku polskim. W czasie okupacji ratowana też byłam w środowiskach jak najbardziej polskich, bo jeszcze uzakonnic, wiadomo. I po prostu potem studia humanistyczne, też polonistyczne, więc zupełnie, brak zupełnie jakiegoś kontaktu czy pomysłu na to, jakby zamknęłam tą okupację w jakimś pudełku wewnętrznym, w ogóle jej nie pamiętałam. Myślałam, że nic nie pamiętam przez wiele lat. Potem się okazało, że wszystko pamiętam. W zasadzie ludzie skupieni w tym stowarzyszeniu starali się w większości znaleźć swoją tożsamość. Niektórzy w ogóle czegokolwiek się o sobie dowiedzieć. Bo są tam ludzie, którzy mieli kilka lat, kiedy wybuchła wojna. Są tacy, którzy mieli kilkanaście lat. No i są tacy jak ja, ktoś powiedział biedkopodobni kiedyś przed laty, czyli niemowlę, które się urodziło w czasie wojny, które nic nie mogło ze sobą zrobić, nie mogło się ratować, czyli było całkowicie zdane na innych ludzi. Najśmieszniejsze było to, że myśmy nie mieli żadnych dokumentów, które by stwierdziły, kim my jesteśmy, jakie nasze były przeżycia. Później się okazało, że było zapisane, bo po wielu latach znalazłam dokładne relacje z tego naszego ocalenia, mnie i innych osób, ale wtedy jeszcze nie wiedziałam. I trzeba było sobie pomóc, jak to zdobywać, gdzie szukać dokumentów, świadków. Poszukiwanie rodzin to było niezmiernie ważne dla 70% naszego towarzystwa. I te wspaniałe odkrycia, które później się zaczęły mnożyć dzięki internetowi. Wcześniej to było takie dotykanie po omacku. Pamiętam, jak przyjechał nasz kolega Jurek Dołębski, gdzieś tam z Gdańska czy skądś, i objawił nam możliwości szukania w Izraelu, bo on poznał takiego człowieka i takiego, który ma dojścia nadzwyczajne, i puścił nam listy tych kontaktów. Szukaliśmy tych nazwisk naszych nieżyjących już żydowskich antenatów, prawda? I pojawiła się nadzieja znalezienia kogoś i znalazło się, z czasem znalazło się bardzo wielu. I to były te takie radosne szokingi po prostu, czy po prostu objawienie się księdza wśród nas. Wspaniały ksiądz Jakub Wexler, on nam powiedział: jestem jednym z was, nie mam sutanny, ale jestem księdzem. To było przecież coś niesamowitego. On płakał i myśmy płakali. My nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak silne to jest uczucie, żeby odnaleźć siebie, odnaleźć swoje korzenie, choćby najmniejszą informację o przodkach i dzięki temu odpowiedzieć sobie na pytanie, kim naprawdę się jest. Gdy to się udawało, to zawsze było to zwycięstwo nad przeszłością. Każdy chciałby mieć grób swoich rodziców, choćby miejsce, gdzie można położyć kamień i kwiaty. Nas tego na wiele lat pozbawiono, niektórych na zawsze. Boże, jakie to jest potrzebne człowiekowi. Oj, bardzo, kiedy nie wie, gdzie w ogóle prochy są. Bardzo to jest dobry pomysł, te tablice, tak. Moje ludzie. Człowiek lubi mieć grób. Oczywiście.
Potem przychodzi taki moment, przynajmniej u mnie, refleksji, jak to ze mną jest, gdzie jest to żydostwo, gdzie jest ta polskość, jak to wygląda, wtedy, kiedy już to całe szaleństwo, ten szok związany z tym wszystkim, to znaczy nie tylko z tym, że rodzice zginęli, z tym, że związany z tym, że nie jestem dzieckiem swoich rodziców, że wszystko, co do tej pory na swój temat wiedziałam, jest nieprawdą. Więc jak ten szok minie, przychodzi czas refleksji. Ja zawsze próbowałem nie być Żydem, to znaczy przed wojną w ogóle uważałem, że to nie ma znaczenia. Że jestem Polakiem. Potem okazało się, że dla Niemców jestem Żydem. Ale byłem dla Niemców Żydem, ewentualnie dla tych Polaków, którzy współpracowali z Niemcami, a zatem to była swołocz. Natomiast przyzwoici Polacy dalej mnie uważali za Polaka. Po wojnie wobec tego uważałem, że cała sprawa jest oczywista, jestem nadal Polakiem, pochodzenia żydowskiego. Potem nastąpił 68 rok. 68 rok uświadomił mi, że znowu ktoś mi może powiedzieć, ty Żydzie, jako obelgę. Pomyślałem, że jeżeli tak, jak mnie ustawiają, to ja będę polskim Żydem, czy Żydem w Polsce. Ale już właściwie przestałem być Polakiem pochodzenia żydowskiego. Mam taką refleksję. Czy gdybym ja się nigdy nie dowiedziała o swoim pochodzeniu, to ja bym była Żydówką, czy bym nie była? Nie, co to znaczy? No otóż mój pogląd na ten temat jest taki, że to znaczy, i napisałam to w różnych miejscach, że to jest tylko i wyłącznie hołd wobec tych, którzy zginęli za to, że byli tylko dlatego, że byli Żydami. I nie możesz przestać o tym myśleć, nie możesz się od tego oderwać, nie możesz powiedzieć, mnie to żydostwo nie obchodzi. No nie może nie obchodzić, to jest sprawa honoru i przyzwoitości. Na jednym ze zjazdów okazało się to wszystko strasznie bolesne. Strasznie bolesne. Postanowiliśmy wtedy, że zrobimy psychoterapię. Na pierwszym zajęciu, na którym byłam, doszłam do wniosku, że ja nie potrafię, że próbowałam coś o sobie powiedzieć, ale głos nie chciał mi wyjść z krtani. A potem się rozpłakałam. Powiedziałam, nie, to nie dla mnie. I trwało to wiele lat. Chyba 2 lata temu, dopiero na którymś z kolejnych wróciłam na zajęcia z psychoterapii. I dopiero właśnie na którymś kolejnym zaczęłam mówić i płynęło to ze mną, chyba ja mówiłam co najmniej przez pół godziny. Oczywiście, że w międzyczasie wypłakałam cały swój stres i ból, ale nie przerywano mi, tak to się toczyło. No i powiedziano, no wreszcie na pewno ci będzie lepiej. Ci z nas, którzy się ukrywali, mogli przeżyć tylko dlatego, że znaleźli się ludzie, którzy chcieli nam pomóc. I ci ludzie narażali dla nas swoje życie. Dla mnie to było od początku jasne, że nie możemy o nich zapomnieć. W Warszawie sprawiedliwych żyjących jest kilkadziesiąt. W Łodzi, kiedy ja zaczęłam się tym zajmować, było 10 osób. Odchodzą. Zostały mi 4 osoby, które pielęgnuję. Dla nich jest niezwykle ważne, nawet nie to, że my pamiętamy o świętach i o paczkach, prawda, bo to już tak utarło się tradycja, zwyczaj, że otrzymują od nas paczki na święta Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy, paczki, które osobiście zawozimy, nie wysyłamy. Zawsze odbywa się to przy herbatce, przy bardzo miłej rozmowie i już teraz nastąpiła wymiana, muszę powiedzieć wam i państwu, bo
ja zanoszę taczkę, a przygotowane są w, na przykład w dwóch domach słoiczki z papryką, prawda, marynowaną z grzybkami. W tej chwili to jest takie nierozerwalne. My jesteśmy po prostu rodziną. No. Oni byli naszymi zastępczymi rodzicami, prawda, w czasie wojny. I to tak zostało. My ich traktujemy jak rodziców, a oni nas traktują jak dzieci. Irena Sendlerowa, kobieta, która wyprowadziła z warszawskiego getta wiele dzieci, była z nami do końca swojego życia. Robiliśmy wszystko, żeby czuła naszą miłość. Ale to nie tylko to, że my się razem spotykamy, że razem obchodzimy święta. Jak mogliśmy, staraliśmy się, by sprawiedliwi otrzymali uprawnienia kombatanckie. Potem, w 50. rocznicę zakończenia II wojny światowej, zorganizowaliśmy wielki koncert w Filharmonii Narodowej. Dzięki temu właśnie oni mogą teraz jakoś być dumni z tego, co zrobili, bo przedtem oni się właśnie chowali, tak jak nasi niektórzy, siedzieli w szafach. Bardzo ważne było to, by sprawiedliwi mieli w historii Polski miejsce należne bohaterom. Dlatego chcieliśmy także, by państwo polskie odznaczyło sprawiedliwych polskimi odznaczeniami. Ci, którzy ratowali Żydów i osoby żydowskiego pochodzenia, wykazali się bohaterstwem szczególnym. Stąd ten stopień szacunku, który im się należy, który jest równy stopniowi szacunku dla najodważniejszych żołnierzy. Ludzie zdają sobie sprawę, że istnienie ich jest ograniczone w czasie i dlatego jest bardzo ważne, by każdy z nas, każdy, kto tylko może, zostawił swoje świadectwo. Dla mnie to stowarzyszenie Poza Przyjaźnią stało się przygodą intelektualną, ponieważ praca nad naszymi dziejami, historiami, praca, którą zapoczątkował Jakub Gutenbaum, ten genialny pomysł, wydanie pierwszego tomu naszych życiorysów, tak siak poskładanych, pozbieranych, może jeszcze nieśmiałych, może mało ambitnych, ale to był ten wielki początek. I potem przyszedł drugi tom i już głębiej zaglądaliśmy w swoje, w siebie. A potem przyszedł trzeci tom, który no, Gutenbaum nie przypadkiem uznał, że jest tak refleksyjny, że jest zupełnie nową jakością. W wielu wspomnieniach wciąż powtarza się jeden obraz. Ktoś, kto umierał, prosił, jeśli przeżyjesz, powiedz światu, co nam zrobiono. Ten obowiązek, żeby dbać o to, by nie zaginęła pamięć o zamordowanych, jest w nas bardzo silny. Dlatego staramy się wydawać nasze wspomnienia. Teraz są już publikowane w różnych językach na całym świecie. Uważamy, że to jest rzeczywiście bardzo ważne. I cieszymy się, że jest bardzo duże zainteresowanie. Mamy prośby z całej Polski na to, że każdy by chciał, żebyśmy coś powiedzieli. Właśnie chcieliby się spotkać w szkole z kimś, kto sam przeżył to wszystko. Wykorzystujemy wszystkich naszych kolegów i koleżanki. I okazało się, że nawet ci, którym się wydawało to trudne na początku, w tej chwili jeżdżą. It is an honor for us to have you with us today. We believe very strongly that the education that these young people are provided will help them be better human beings and to be world leaders of some sort in the future. And in order to do that, they must know the stories.
the stories of the past, the stories that you carry with them. For us, this is true living history. Szłam do mamy, kryłam się pod jej kołdrę, tak, żeby mnie nie było widać. I wtedy czułam się najbardziej bezpieczna i spokojna. Pewnego poranka, kiedy się obudziłam i chciałam tak samo pobiec do mamy, mamy nie było, łóżko było posłane. Ja zaczęłam donośnie płakać. I kiedyś zasypiając, słyszałam nad sobą taki kobiecy głos: biedne dziecko, wszyscy zginęli. To, na czym nam zależy, to na tym, żeby przyczynić się w jakimś sensie do wychowywania młodego pokolenia w taki sposób, żeby nie byli obojętni, w taki sposób, żeby im na czymś zależało. I kiedy spotykam się czasem z młodzieżą, mówimy o tym. I mówimy o tym, że czasem obojętność może zabijać. Stowarzyszenie ustanowiło nagrodę dla nauczycieli za naprawianie świata. Nagroda jest imienia Ireny Sendlerowej. Bardzo serdecznie wszystkim laureatom gratuluję w imieniu kapituły i zapraszam do odebrania nagród, tak? Tak. Ci nauczyciele i te dzieci no już nie muszą ocalać ludzi, ale ocalają pamięć. Muszę tutaj powiedzieć, że bardzo miłym przeżyciem dla mnie było w grudniu. Miałam pod opieką dwie grupy młodzieży, które wygrały konkurs na zrobienie filmu o Holokauście. I były dwie równorzędne pierwsze nagrody. Komórkowe. I słuchajcie, rozpiętość wieku, bo z Lublina byli to trzej chłopcy, 14-letni z gimnazjum. Fantastyczni młodzi ludzie i świetne dwa filmy zrobili. A druga grupa to były dziewczęta maturzystki z Opola. Zef jak zabawka. A jak atom. B jak blok. C jak cyklon. K jak krematorium. Prawdziwa walka, opisana w rymach, po czasie twarzy grimas, lecz zaciśnięte zęby, zwężenie wychodzi, Bogom był kolejny. Odporna morda i piersi twarde, charakter z podwórka, trzymają kartę, waleczne serce i głowa na karku. To jest walka, walka, prawdziwa walka, to jest walka, walka, prawdziwa walka, to jest walka, walka, prawdziwa walka, to jest walka, walka, prawdziwa. Jest w nas potrzeba działania na rzecz tego, by Holokaust nigdy się nie powtórzył. Stąd nasze spotkania w szkołach w całej Polsce. Stąd nasze rozmowy z uczniami, dziesiątki akcji edukacyjnych. Polska dla wielu Żydów to miejsce, gdzie zamordowano całą ich rodzinę. Cmentarz bez grobów.
Polska jest też przez wielu odbierana jako kraj antysemicki. Właśnie dlatego nigdy wcześniej nie było w Polsce międzynarodowego zjazdu dzieci Holokaustu. Ja Państwu teraz przeczytam to stanowisko World Federation of Jewish Child Survivors of the Holocaust. Zbliża się termin historycznego zjazdu w Warszawie. Celem zjazdu jest to, byśmy się spotkali i pobyli razem, opowiedzieli sobie nawzajem swoje przeżycia i cieszyli się ze spotkania. Będziemy się razem śmiać i płakać. I remember that it was really tough. Many people, as we heard from the others, had major objections to going to Poland to a conference. We had many, many sessions together. People stood up. One was screaming, don't go to that terrible land. One was screaming, why? I was screaming, yes, let's go. I myself was very nervous about coming to Poland because I heard all of the stories, the horror stories. However, I have seen you, I have seen, I've learned a great deal about Poland and today in the 21st century, and I see that it is a changing country, a changing society, and hopefully with our conference, we can help make a difference to bridge, to come together, to move forward into the future with a sense of harmony with all people. No też jest jakieś nasze osiągnięcie, że przełamaliśmy taki mit, prawda, że Polska jest antysemicka. Owszem, ale nie jest to absolutnie bardziej niż w Szwecji, czy Belgii, czy we Francji. Jedna rzecz mnie boli. To, że nie sposób wymienić wszystkich nazwisk ludzi, którzy tworzyli nasze stowarzyszenie. Działamy już 20 lat, więc było ich dziesiątki. Niektórzy to ludzie z pierwszych stron gazet, inni anonimowi. Każdy włożył niesamowitą pracę, bo każdy chciał, by jego osobiste cierpienie zostało obrócone w coś dobrego dla świata. Jestem zastydzony. Nie, jestem. Na pewno oni są to moje rodziny. I czasami ja jestem ich dziecko i czasami na odwrót.